No, okazuje się, że jesteśmy bardzo niekonsekwentni w kwestii oszczędzania z myślą o, o przyszłości swoich dzieci. To znaczy, zdecydowana większość z nas, no, trzy czwarte, nie podejmuje żadnych działań w tym kierunku, aczkolwiek. Dobre 40 parę procent jest przeświadczonych, że warto takie działania podejmować. No to pojawia się pytanie, no dlaczego nie robimy czegoś, o czym mamy taką pozytywną opinię? No prawda jest taka, że nie jesteśmy społeczeństwem nawykłym do oszczędzania, nawykłym do szanowania pieniądza. I wychodzenia z założenia, że no tak ziarnko do, do ziarnka, a całkiem niezła miareczka się z tego uskłada. Choć nie realizujemy na co dzień, większość z nas nie realizuje działań zmierzających do oszczędzania, to jednak. Myślimy o tym, że w przyszłości to my naszym dzieciom ho, 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 my to im dopiero pomożemy. Cztery piąte z nas, no to jest prawie 80%, jest przeświadczonych, że będziemy w stanie w przyszłości opłacić studia swoim dzieciom. I że dzięki naszej pomocy finansowej one uzyskają porządne wykształcenie. Blisko połowa z nas poczuwa się do tego, żeby w przyszłości zapewnić dzieciom własne lokum, własne mieszkania. Przecież jakie to ogromne środki są do tego potrzebne. No standardowo u nas co trzeci Polak jest przeświadczony, że oczywiście trzeba sfinansować weselisko dziecku i podnieść wszystkie związane z tym opłaty. To takie trzy najczęściej wskazywane przez rodziców cele, na które w przyszłości w związku z tym, że dzieci rosną będą potrzebne pieniądze.